Kolejne nowe ślady oraz tropy naprowadzające służby do poszukiwanego Grzegorza Borysa, który podejrzany jest o zabójstwo swojego 6-letniego syna. W czwartek policja odnalazła ziemiankę, w której najprawdopodobniej ukrywał się mężczyzna, a dodatkowo udało się ujawnić beczki z żywnością i odzieżą zakopane w różnych miejscach na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Według najnowszych informacji funkcjonariusze znaleźli tam również m.in. kilka telefonów, które rzekomo miały należeć do Grzegorza Borysa i za pomocą których miał on obserwować to, co aktualnie dzieje się w mediach w jego sprawie, oraz również przesyłać fałszywe informacje policji, aby utrudnić im poszukiwania. Piątek to 7 dzień poszukiwań, które zaczęły się od chwili, gdy pojawiło się zgłoszenie od kobiety, że jej mąż zabił ich syna i uciekł. Aktualnie Grzegorza Borysa może szukać nawet ponad 1000 ludzi, którym policja, straż leśna, żołnierze, żandarmeria wojskowa i inne jednostki, które pomagają w poszukiwaniach i zabezpieczeniach całego Trójmiejskiego Parku. Sytuacja trochę jak z filmu, gdzie tak duża liczba osób szuka jednej osoby, a przez już tydzień od zdarzenia nie może jej odnaleźć. Faktem jest, że służby faktycznie odnalazły ziemiankę, której mógł się ukrywać poszukiwany. Na miejscu znaleziono również kilka telefonów komórkowych, kosmetyki i inne rzeczy, które mógł on po sobie pozostawić. Jak nieoficjalnie mówią osoby bezpośrednio zaangażowane w poszukiwania, nadal są przekonani i utrzymują to, że zbieg nadal ukrywa się w tamtejszych lasach. Grzegorz Borys wykorzystuje różnego rodzaju sposoby, aby przetrwać w lesie. Jeżeli odnalezione rzeczy faktycznie do niego należą, to świadczy to o tym, że zabójstwo, a potem ucieczka były zaplanowane. Od samego początku nasuwa się jedno bardzo ważne pytanie: dlaczego zdecydował się to zrobić? Przy czym warto dodać, że cały czas jest nadal podejrzany o ten czyn, natomiast żaden wyrok nie zapadł. Policja sprawdzała też inne tropy, niezwiązane z ukrywaniem się na terenie Trójmiejskiego Parku Narodowego, w tym ewentualną ucieczkę promem do Szwecji, co zostało wykluczone. Fałszywym tropem okazało się też nadesłane nagranie z klatki schodowej, na której występuje mężczyzna, który jest bardzo podobny do poszukiwanego. Oficjalnie pomorska policja i ogólnie służby nie chcą komentować doniesień medialnych, czy też nieoficjalnych informacji, chociażby od funkcjonariuszy, którzy przy tym pracują i rozmawiają z dziennikarzami. Po odnalezieniu kryjówki Grzegorza Borysa i odnalezieniu wszystkich tych rzeczy pies miał podjąć trop. Policja nie wyklucza, że oprócz znalezionych na miejscu telefonów Grzegorz może mieć przy sobie jeszcze inne, aby cały czas sprawdzać, co dzieje się w mediach, a dodatkowo utrudniać pracę służb. Ale czy to, że te rzeczy akurat były w tamtej ziemiance, to był przypadek? Czy poszukiwany może specjalnie zostawił, co miał zostawić, aby może próbować zmylić ludzi, którzy go szukają? Podobno podczas przeszukiwań lasu jeden z patroli natrafił na postać człowieka, która szybko zniknęła im sprzed oczu. Mężczyzna uciekł i nie wiadomo, czy być może nie był to właśnie Grzegorz Borys. W tej sprawie pojawia się więcej pytań niż odpowiedzi. Wszystko wygląda na zaplanowaną przez jednego człowieka akcję rodem z filmu, gdy jednak rozgrywa się wielka tragedia i koszmar jego bliski. Pojawiały się informacje, że Grzegorz Borys, pomimo tego, że był wojskowym, nie był super bystry, nie posiadał zbyt umiejętności, że nie wyglądał na takiego człowieka, wydają się błędne. Okazuje się, że tak, duża ilość funkcjonariuszy, 2 śmigłowce, specjalne technologie nie są w stanie odnaleźć jednego człowieka.